na pomiary, bo wtedy nie było przecież innych możliwości. Trzeba było przejść całą tą drogę i zrobić pomiary, żeby potem można było zrobić projekt. Hoteli tam nie było, miejsc noclegowych tudzież. I hoteli kopaczewskich. Z namiotami byłby kłopot, bo za dużo wilków było dookoła. A Sheraton był za drogi. Poratowali nas leśnicy. W nadleśnictwie nadleśniczy powiedział, że no pani inżynier, proszę bardzo, oddaję pani klucze, pani bo nie może mieszkać. Wprowadził mnie do tego domu i mówi tak, no ja przyjdę za 3 dni, ale tu jest mleko, a tu jest coś do picia. Otworzył kredens, tam stała bateria butelek z samogonem. I mówi, gości, jest tylko prośba, ponieważ ja mam 3 psy, to trzeba im dać coś jeść. I ja zostałam sama. Psy wypiły mleko, a nie ja. Myślałem, że odwrotnie. Psy wypiły mleko, ja nie miałam wody co pić. No i tak trzeba było te pomiary tam przeprowadzić. Panowie, którzy byli ze mną, cały zespół, no niestety mieszkali w stodole. Takie to były czasy. Ale drugi moment, już jak zaczęliśmy pomiary, pomagali nam pracownicy leśni. Nosili łaty, statywy i tak dalej. W pewnym momencie facet mi mówi tak, pani inżynier, czy chce pani zobaczyć, jak giną węże? Giną węże? No tak, no przecież to paskudztwo takie łazi tutaj, to trzeba wszystko wytępić. A palili papierosy w ten sposób, że kręcili sobie takie własne tam z gazety. Papierem, gazeta to była lekarska. I palili te papierosy. I rzeczywiście za chwilę patrzę tą drogą polną, taką idzie taki nieduży wąż. Oni go oczywiście złapali, łapali w ten sposób, że patykiem takim. I potem on otwierał. Ja mu te papierosy z tych kamień do gardła, że tak powiem. I po jakimś czasie, trwało to może pół godziny, te węże tak z takich małych robiły się takie grube, 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 grube. I potem już jak tak całkiem spęczniał, to się rozrywał, jakby granat rozrywany. No więc taką szkołę przeszłam.